Siemanko, witajcie na kanale Wędkuj ze Szpulą. Ja jestem Szpula, a to moja piękna jesienna sceneria. Jestem już nad łowiskiem, ale nie tu dziś odegra się cała akcja, bowiem zapraszam Was dzisiaj na jesienne zarybienie szczupakiem. Będziemy zarybiać dwa jeziorka, najpierw jedno, później przemieścimy się na drugie. Czekamy na dojazd ekipy zarybieniowej razem z rybami, ryby w dużej kadzi i z podłączonym tlenem, żeby nic im się nie stało. Co prawda daleko nie będą jechały, ani z daleka, to też będą na pewno w świetnej kondycji. Zostańcie ze mną i oglądajcie. Spójrzcie, jakie słodziaki przypłynęły, chyba głodne są. Dorosła, tam jest też. Dorosłe i młode. A las jeszcze sobie nie pofolgował, jeszcze nie odpoczął i jeszcze daje owoce. Jaki słodziutki. Jaki śliczny. I jeszcze jest. To teraz grzyby czy ryby? Można połączyć. Filmik z tego? No jakiś będzie. Jakiś będzie. No. No, elegancko. Uwaga! Prawie na patelnię. O, tego pani. O, bardzo ładny. Śliczna już rybka. I do wody. A niektórych wędkarzy to już, co? Na głowę obciąć, bo się na patelnię nie mieści. Wędkarze pomagają. Idę jak burza. Może poślek o ten kubeł wyżej. Zobacz, jak ono. Kanibale. No, tam się nie kosało. No, jeden był ukoszony wczoraj. Chyba, że tego, że gdzieś mocno poróżnicowane i go tam. Akurat te największe były ugryzione. Stoją. Ale uciekły. O, i jeden brzeg. No jest kłopot z wodą, bo woda zakwit ma, tak? Kiepsko ta woda wygląda. Gdzieś coś znowu tam do tej wody, ktoś coś wypuszcza. Tu jeden stoi. Chyba nie. No nie na tym. No to skąd ten zakwit w tej wodzie? A jak na maruzie? A tu zobaczy pan silnicę tą. O właśnie. A na maruzie co? Też takie coś się robi. I ta woda cię. I na Waplewie to samo. Dobrze by było, żebyście wędkarze nam pomogli zlokalizować. Kto to robi? Bo ale... ma dobro. Wczoraj, wspólne dobro i zaraz o to trzeba się troszczyć. Takie było na my gospodarkę rybacką robimy. Parę tak? Lat a jak ktoś nam zanieczyszcza, to to robi szkodę teraz, wszystkim, tak? Teraz. Czym się mamy na tych mazurach chwalić? No czym? Nie, no dalej, czystą wodą się chwalić. Nie będzie tylko tego, to nie będzie nic. O to chodzi. A jak jest czysto, to jest i przy tym interes. Wszyscy mają.
i gastronomia, i turystyka, i żeglarze, i wędkarze. A jak nam zanieczyszczą, to nie ma tego. Ale Maroś, to potem... Wiesz co? Jedno z firmy, jedziemy teraz na święte. Macie, mówię, jakieś chętnie zapraszamy. Sprawy Wody Polskie, Partyzantów 24 w Olsztynie. Zapraszamy, chętnie pomożemy. Jeszcze bo my tego nie damy rady, a to co wam przeszkadza, czy jakiś... Akcja zarybieniowa na jeziorze Kiernos właśnie dobiegła końca. Teraz lecimy na kolejne jeziorko i tam wpuścimy również szczupaka już podchowanego, takie jak widzieliście. Zostańcie z nami. Jakoś tu będzie trzeba to we dwóch. To jest nie jeden. Nie wejdzie. No. Nie wejdzie, bo to wszystko budzi. A to był jeździ ustawany. Bo to się naleje, ale wejdzie. Nie ma sprawy. Po zarybieniu możemy pomorsować trochę. Teraz jeszcze nie pożar. O, tu ładnie widać. Te. Na drugi rok. Zielona woda jest na Mańsku. Teraz można je w ręce łapać. To jest czysta i na plus czysta, a to jest pewne. A na Łańskiej Maruś kłopot mamy. Dobra, czekaj, ja tu chętnie tu pana, bo pana zachęciłem do zarybiania i patrzę, że pan chętnie. Dobra. Nie wyjdzie. Takich to zawsze wyjdzie. O, jaki ładny. Co, z tego zarybiania wychodzi 90% zwrotu. On się już tutaj teraz nie da nikomu. Chyba, że gdzieś jeden drugiego tam... O, linek, proszę bardzo. To małe. Linek uciekł. Linek też. No bo taki wór, kurde, jak zarybiany też. Mały to musi być tu najeżdżony. Mały musi być koniecznie rozprowadzony. W kilku miejscach. Po linii brzegowej. Bo się tam, wie pan, zajmuje stanowisko, się tam nazywa. Ale to jasne, wody to ten tak, tylko tam jakiś... Tam to ci pani zrobi zdjęcie, będziesz w internecie później. Na filmiku. Tak. Dostałeś zaproszenie, to ten, pójdziemy, stakowamy się. To wiedzą. O. No tak, ale to ten. Ale film, czapki nie zajmuje, bo mi pękło. Ale to weźcie wy naprawdę tą beczkę jeszcze raz we dwójkę. No nie, pan. No to weźmiemy, dlaczego nie? No dojdziemy. No weźcie, weźcie. To będzie naprawdę pamiątka. Ale musisz gumiać. My już zarybialiśmy kilka razy. Dobra, ale za świętym jeszcze raz nie wiem. Za świętym nie, bo za świętym był pierwszy raz, ale na plus. A, zostawię. Śledziki? Co, wypadły? Tak, no, damy radę. Trzeba jeszcze wysypać. No, ale musisz obuwie. Żeby nie było pustego obrotu. Nie, to ja obrotu. Do wody, a pan... A ty weźmiesz, tak? Sami wysypię. Chyba będziemy musieli trochę wody puścić już. Dobra. Panek, wiesz co? No. To my to weźmiemy tą beczkę. Mamy pana nie wezmą, pana już wezmą. A wy tego? Tylko Tomek.
troszkę nie bardzo na tą trawę lepiej, gdzie tak troszkę. Nie jest pięknie. Na tym się twoje skończyło. Może pan tak zademonstruje do tego. Z szerokim uśmiechem, że zarybiamy nasze jezioro. Jak ślicznie. Wszystkie. Tylko nie wejść. Jeden już. Ale one szybkie są. Ale nie wiem, w którą stronę uciekać. Ale tam jest. Ale tam jest taki or, a one uciekną z kurmi. No połączone to na wszystkich prawie tych jeziorach, to tymi rowami, to czekamy i i ile kilogramów te dzisiaj tutaj poszło? 60 kilogramów na Jezioro Święte. Okej, okay, dzięki. Okej, no cóż, dziękuję Państwu za wspólną akcję zarybieniową, za zaangażowanie się, za pomoc. I zapraszamy na następną, tak? Ta następna to może być z mniejszą rybką, na przykład z małym szczupakiem, ale wtedy to już musimy z tymi łodziami po brzegu popływać, tak? No wtedy bierzemy to z tym silnikiem motorowym. Mhm. I rozwozimy po stanowiskach, dlatego że ten szczupak on jest kanibalem, tak? I potrzebuje swoje stanowisko w jeziorze zająć, bo jeżeli się go wysypie w jedno miejsce, no to się nawzajem pozjada. Pozjadają się. Te, które wypuściliśmy dzisiaj, to nie ma problemu, one są duże, są aktywne, są szybkie i już się rozeszły za poszukiwaniem pokarmu. I gwarantuję, że już tam odbywa się żerowanie. Już było widać, że tam coś tam gdzieś zawiruje. Taka to dzisiejsza akcja. Cóż, jeszcze raz dziękuję uprzejmie i zapraszamy na piękne jeziora na wędkowanie. Dziękujemy. A my lecimy łowić ryby. Do widzenia wszystkim. No kochani, koniec. Wystarczy tego dzisiejszego wędkarskiego dnia. Zerwał się dość silny wiatr, który wygonił mnie z nadłowiska. Nawet nie mogłam wam tam nagrać zakończenia. Zbyt silnie wiało. Aura typowo jesienna, tak już będzie. Także trzeba się przystosować. Ja lecę się pakować, ponieważ jutro mam zawody na zaprzyjaźnionym łowisku na Koszelewach. Także obserwujcie, jakie tam będą wyniki. Wszelkich informacji możecie szukać u mnie na Instagramie Wędkuj ze Szpulą, bądź na stronie Wędkuj ze Szpulą na Facebooku. Ja się z wami żegnam. Miło spędziłam czas nad wodą. Nieważne, czy tych ryb jest więcej, czy mniej. Ważne, że materiału uzbierało się też na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Jak tak, to widzimy się w kolejnym odcinku. Piona!